kilka osób już mam dołu. Tak. No, nawet z Iławy przyjechali państwo. No, to, mama z synem przyjechała z Iławy. Tą komodę, tą ławę, dywan i takich drobnych rzeczy wiele. Nawet 10-litrowa farba biała. O, i cała nowa farba 10-litrowa w wiaderku. Tam stoi. No. Naprawdę super. Czyli na wiosnę szykuje się remont? A pewnie, no przecież tutaj po tej zmianie instalacji elektrycznej, no to widzi pan, są takie, no, ślady. No, to muszę, tak. Muszę to tylko wygładzić, zaszpachlować i pomalować, no. I będzie tak. Tylko trzeba poczekać na wiosnę, bo teraz, no, za zimno, żeby osuszyć, żeby to wyschło, nie? 9 się wprowadziliśmy i już 10 wieczorem siedzimy, to sobie czytamy, ktoś do drzwi puka. Otwieram drzwi, a tam pan tą ławę przyniósł, firany, zasłonki, ręczniki, no. I dla Marka trochę rzeczy nawet. Już ostatniego dnia po wprowadzce się. Tak, szybko zareagowali tak, ludzie. Stół, lodówka, taborety, no. Szafki kuchenne, to mamy o takiej Oli z Zamkowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Z Zamkowej, no 14. Wspaniała tak. Osoba. No, bardzo milutka. Tak, naprawdę odzew ogromny. Wczoraj właśnie mówię, była ta pani z Mosu, też tam będzie, znaczy prawie czy tam gdzieś tam wezwania cokolwiek, żebyśmy no. Jeszcze mogli coś mieć. No i jutro jedziemy po łóżko wreszcie, żeby spać normalnie. No tak. Dziękuję bardzo, bo bez was kochani, tu by było. No co? Nic by nie było. Same ściany. Tak, same ściany, a tak jest nawet coś pięknego. Już firanki są w oknach, już ludzie widzą z ulicy, że ktoś tu już mieszka. Tak. A co robiliście w Sylwestra? Sylwestra się bawiliśmy, kochanie. Najpierw Marek otworzył szampana tutaj, wspólnie z nami, wspólnie my oboje, a później zostaliśmy zaproszeni do sąsiadki na dalsze gościny Sylwestra. No, no wspaniale tutaj się mieszka. Zaprosili nas wszystkimi, tu jest się, zaprzyjaźniliśmy się już.